Według tradycji panie domu powinny zatańczyć z niedźwiedziem, by zapewnić sobie szczęście i dobrobyt na cały kolejny rok. O jaką tradycję chodzi? O wodzenie niedźwiedzia, które po raz kolejny obchodzono w Niezdrowicach. Ta tradycja nie tylko u nas, ale w każdej jednej wsi trwa od lat i my staramy się jak najlepiej ją kultywować. Organizacja praktycznie jest, można powiedzieć, 2 tygodnie wcześniej. Robimy zebranie, ludzie przychodzą z chęcią, ustalamy, kto będzie za kogo przebrany, organizujemy, z jakiej strony zaczynamy. A potem idziemy na żywioł. Staramy się już na pewno tydzień wcześniej dać wszystkim znać, że wodzenie niedźwiedzia odbywa się w tym dniu, o tej godzinie. Ludzie czekają na nas. Przeważnie ci starsi ludzie dzwonią już do siebie w międzyczasie, gdzie my jesteśmy, bo oni się już nie mogą nas doczekać. Niektórzy mieszkańcy Niezdrowic biorą udział w wydarzeniu przez wiele lat, skutecznie przekazując tradycję młodszemu pokoleniu. Mój ojciec założył te wodzenie niedźwiedzia, no i tak chodzimy z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, też już młodsi dorastają i chodzą z nami. Moje wodzenie niedźwiedzia to jest już 4. Wcześniej wodziła moja mama, później wiadomo już z racji wieku już odpuściła i rodzinie trzeba kontynuować tę tradycję. Młodsze pokolenie oczywiście, córka jest też razem z nami dzisiaj. Pierwszy raz mnie poproszono o to, żebym poszedł jako bębnista wtedy jeszcze, bo akurat bębniarz zachorował. Tak się zaczęło, potem byłem kilka razy za niedźwiedzia. W tym roku kolega chciał iść pierwszy raz, fajnie tańczy, mówi, że chciałby spróbować. Wydaje mi się, że to jest taka fajna inicjatywa, żeby przyciągnąć nowych mieszkańców. Lekarze, strażacy czy księża. Niedźwiedzi orszak jest niezwykle barwny. Przede wszystkim musi być niedźwiedź, który tańczy z każdą panią domu w ramach tego, że powinno to przynieść jej szczęście w rodzinie. Musi być piekarz, musi być kominiarz, muszą być małe niedźwiadki. Jest ksiądz, który święci, no jest lekarz, który bada, jest górnik, jest strażak, jest tak. Jest naprawdę gro ludzi, którzy chcą się bawić. Wodzeniu niedźwiedzia towarzyszy również impreza śledzikowa, na którą Rada Sołecka zaprasza w niedzielę 10 lutego.